Firma Hacharbut i Zbuduj Sam Dom prezentują Dom na Start bez kredytu. Siemaneczko, witamy i za mebelki się zabieramy. Nareszcie ponoć wszystko dojechało, także nie będziemy wieszać na zwykłych jakichś tam haczykach. Powiem wam, podpatrzyłem u szwagra, na takich listwach powiesił, nie? My kupiliśmy takie metrowe, były dwumetrowe, ale powiem wam, te dwumetrowe były strasznie z jakiejś cienizny zrobione, giętkie. To mi się wydaje będzie lepszy temat, tylko no wiadomo, w całości byłoby łatwiej, nie? Także sobie wymierzymy, to powiesimy, to później idzie na te haczyki. Chodzi o to, że później sobie możecie przesuwać do woli i ciężej jest się pomylić, że tak powiem, nie? No nie? Później można sobie to przesuwać, nie? Tylko zobaczcie, na przykład ta szafka narożna ma tylko dwa te ciuliki, nie? Także wycinamy tu dziurę, wstawiamy trzeci ten haczyk. Mamy w sumie cztery za dużo, bo ta szafka, myśleliśmy, że będzie... Nie mamy za dużo. Mamy za dużo. Nie, bo tamta szafka wisząca przyszła jako nie wisząca. A, no to mamy dwa za dużo. Mamy dwa za dużo. Myśleliśmy, że tu będzie jedna szafka, wiecie o co chodzi. A tu przyszły trzy szafeczki. Najlepsze, że tam jeszcze jest okap i będzie szła rura. No to w każdej szafce muszę wyrżnąć dziurę, nie? Dobra, wymierzamy, to odsuwamy, wymierzamy, przykręcamy. Jeszcze muszę popatrzeć na filmik, gdzie te przewody idą. Żeby nie narobić szkód. Jeśli podobają Ci się nasze materiały, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. No i zobaczcie, trzeba to tak wycyrklować, jak tutaj kręcę tą górną śrubką, to idzie do dołu, nie? Czyli teoretycznie moglibyśmy wycyrklować tak, żeby doszło nam do samego sufitu, nie? Także spróbujemy to wymierzyć. Najgorsze z tym okapem, nie? Trzeba by od razu wyciąć i do kupy skręcić te szafki. Nie, nic. Jak jest perła? Perła jest po operacji oka. Dałaś jej te krople? Tak, to jest zaś, jak wygląda. Diabeł mały. Psy mają trzy powieki, nawet nie wiedziałem. I ta jedna jej coś tam wylazła. Dobra, mierzę to. Dobra, odmierzam na 5 cm, żeby to było 5 cm. 5 cm od sufitu. Czyli tak, jeszcze tyle powinniśmy dociągnąć. Czyli tyle będziemy mieli miejsca, żeby szafkę włożyć. Znaczy więcej, bo to tak do góry pójdzie. No. Ale to ma 4. Czyli 5, 4, 9. Znaczymy. 9, nie? Co? Raczej. Raczej pasowałoby nam. Ostatnio jak liczyłem te. Te kotwy. Nie no, policzyłem dobrze, tylko od kontrolaty źle odmierzyłem. Ale dłuższą tą poziomicę mogłem sobie wziąć. Co? A właśnie muszę zobaczyć, albo się przestawić na środek. Poziomica ma idealnie 9 cm. Dobra, dalej nie będę mazał, bo nie wiem, czy ona dojdzie tam, żeby... Nie no, ona musi dojść do tego, dobra. Dobra, z drugiej strony to samo. Mo. Kupiłem takie kołeczki i co dziwo, to w betonie komórkowym, w gazobetonie,
Największy udźwig taki kołek ma, aż 75 kg. W betonie 40, w cegle 45 i w ceramice 45. Dobra. Za duży, muszę dobrać sobie końcóweczkę. No i dobra. Byłem, jeszcze takie śruby kupiłem, żeby to skręcić do kupy. Także to jest dół. Myślę, że jak przy fanzole ma 5 takich kołków, damy po końcu. Tylko to musi być ładnie, dokładnie. Damy na końcach. Dobra. I troszkę to krzywe. Listwa. Dobra. Tararara. Tu. Zaraz zobaczę, czy tu nie ma gdzieś kabla, ale nie, tutaj nie było. Dobra, damy tu. I na środku. Bez. I tu. Dobra, przyczepimy tą jedną i zobaczymy, co się dzieje. Chociaż tu jest narożna. Zaraz obczaję filmy, ale tu nie powinno być. Tutaj będą. Gdzieś. Dobra, wiercimy. Nie wiem, czy to coś pomoże. Oczywiście wiercę bez udaru. O, mamy gazobeton. Powinno pójść. Chociaż przez ten klej to... Nie bardzo bym chciał. Twarde. Dobra, zmiana planu. Ty, tu jest przecież wieniec. Zapomniałem. Dobra, grubszy kaliber. Tym to idzie, co? Przekręciłem, znaczy wywierciłem w innym miejscu, bo zobaczcie, jak do góry poszło. Na szczęście udało się jeszcze wyrwać tamtego kołka. Myślę, że na takich czterech będzie się trzymać. Nie kręcę wkrętarką, bo lepiej mnie czuć. Ale już umazałem te ściany, ale to będzie za szafką. Także nie będzie widać. Dobra, przykręcaj. Tu i zawiesimy ten narożny, zobaczymy, co to się dzieje. Nie chce mi się kręcić. Nie chciałbym urwać, bo to tym powiem wam, to nie ma litości, że tak powiem. Może urwać taką śrubę. Kurde, tu można by wieszać. Dobra, z drugiej strony jeszcze jeden i sprawdzamy, co to się jaszczurzy. Jak ona wygląda z tym okiem. To nie zobaczcie. Hmm.
żeby przebić się przez siatkę. No i pierwsza wisi. No i powiem wam, fajnie, bo odstaje akurat tyle co ta deska. Równo wychodzi nam z tą fugą, także jest ok, nie? Tu już wymierzę i będę musiał prawdopodobnie dociąć, bo tu gdzieś lodówka będzie. Szafka. Nie, tu jeszcze cała pójdzie, nie? Tak. O tak. Ale listwa. To i to. No, lodówka na samym końcu. Dobra. A te już się nie da powiesić, bo mają jakieś sprężynki. I wracają do pozycji takiej, jakiej my nie chcemy w tym momencie. Trzeba coś zablokować, muszę podłożymy coś i że się wyskubię. Dobra, wyciąłem tutaj tak. Powiem wam. Tamto na styk jest praktycznie, no jeszcze centymetr i by wystawało, nie? No jeszcze 2 centymetry i by wystawało. Także musiałem udy dojść do samego końca. No i te skręcam, nie? Na takie śrubki kupiłem. 2 podkładeczki. Pasowałoby tu jakieś płytki dać, tak? Bo to jest całe jakby nośne, nie? Ale tu są takie wkręty, myślę, że to będzie trzymać jeszcze kołki. Także no inaczej nie zrobię, bo po prostu będzie odstawało nam jedna szafka od drugiej, niczym tu nie złapię. A i dzięki za podpowiedź, że te stópki mają być podparte na tym, nie? Ale powiem wam, taki szablon jest, no i z tego szablonu wychodziło, że jest dalej od tego, to jest raz. A druga sprawa, zobaczcie, że to ta boczna ścianka jeszcze wystaje ze 2 mm dobre poniżej tej płyty, nie? To ta nóżka będzie trochę ze skosa. No ale poprzekręcamy to, nie? Czekaj, tu jest zawias. Może tutaj. Co? Jak zepsuć szafkę? No. Ops. I tutaj wiecie, tak biorę, że od dołu jak się otworzy, no to będzie to jakoś w miarę wyglądać. A to i tak będę zdejmował, jak już oka będziemy mieli, bo muszę tu wywalić w każdej dziurę na rurę. No i na dole na okap, nie? Także później poobcinam te śrubki, żeby nie wystawały, co? No dziurę na rurę. Dobra. Tu mamy zawiasy, to nie mogę zbyt blisko. O, i tak skręcę do kupy, powieszę. Jak już będziemy mieli okapa, to się to zrobi już tak, jak ma być. Daj no podkładkę. Dobra, gdzie ten kluczyk? Trochę przydłużę te podkładki. Ale trzyma. Co? Śmiej się. Trzeba tak rzeźbić. W ogóle jest też akcja. Zobaczcie, przyszły te blaty, ale z boku tu trzeba oklejać to samemu, nie? Umiesz oklejać? Oklejałaś coś kiedyś? Nie. No i dobra, na razie mamy coś takiego. Musimy polecieć do samego końca. Ale nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj zasuwają kable. Od dołu, tu.
aż do samego końca i tu przy końcu jeden kabelek idzie do góry. Nie możemy się w to strzelić. Niestety Przemek tak zrobił tynki przytar, że nie ma śladu. Dobrze, te filmy są. Przekręcamy nóżki. Uciekaj, Gupolu. Dobra, uciekaj. W końcu nie robimy na równo. Chcieliśmy zrobić na równo. Z tym, nie? Tą maskownicę, ale nie robimy na równo. No i dzięki za podpowiedź, że to ma być na tym, ale przymiar pokazywał co innego. Także ile odsuwamy? Uciekaj, Gupolu. 6, już dwa razy przekręcaliśmy. Zobacz, już coś tutaj zrobiłaś. Ja? A kto? Dobra, to się da do ściany. Daj no tego. Będzie 2, 4, no a gdzie ołówek? Uciekaj, wczoraj miałeś operację, a dzisiaj już głupie lukę. Głupiejesz. A i ktoś tam jeszcze podpowiadał, że to trzeba wysuwać. To następna szafka jak idzie, to już na tym się opiera i tak jakby dystans tam trzyma i tylko przekręcamy sobie, nie? No i co masz? Tak. 6? Tak. Dobra. 6, no bo odejm... No, trzeba później dobrać. Dobra, ostatni raz to przekręcam. No ostatni, bo ci to się zrobił. Już się zrobiło. Ale to twoja żoncia przekręciła. No, super. Odejdź, bo zaraz ci wejdzie w tę poduchę. Weź ją, zabierz. Perełka. Ty, no na te rogi to by się przydało z tymi. Nie wiem, ja się nie znam. No to weź mi daj tylko te z tymi. Te z tymi. Dobra, 6. To będzie tu. Ta-ra-ra. Dobra, poprzykręcamy i wracamy. Ha, no dobra, a jak przykręcę to w tym samym miejscu teraz, co tamto, no to przecież ten listek będzie mi przeszkadzał. Będzie wchodził na to. Nie może tak być. Naciskasz takie coś. Ale nie to, tylko to, żebym sobie wymieniła. To się nie wyjmuje. A gdzie znajdę? W zestawie kluczy. No, także to tak być nie może. Trzeba tam odkręcać. Ty, albo tu po prostu dam dalej. I będzie się trzymać maskownica. No jeden przy drugim to nie musi chyba się trzymać, nie? Co? Nie, to dam dalej, bo to będzie na tym listku stało. No będzie dobrze. Jeszcze to wszystko musimy wyregulować, poskręcać do kupy, poustawiać. Następnie musimy pokupywać gadżety, czyli kuchnię, pralkę, zmywarkę, zlewozmywak, lodówkę i wtedy resztę tutaj na dole poogarniamy, nie? Jeśli podobają Ci się nasze materiały, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie odnajdziecie nasze hitowe projekty, grupę Facebook. Trzymajcie się i do następnego.